Siemanko moi drodzy, witajcie w nowej serii na moim kanale pod tytułem Doktor Składów. Dzisiaj wcielam się w doktora i będę starał się, słuchajcie, tutaj uratować wasze składy tak, aby grało wam się lepiej i żebyście osiągnęli jak najlepsze rezultaty. Poprosiłem was na grupie United Angels, abyście podali wasze składy, tak samo budżet jaki mamy na zmiany. I wybrałem dzisiaj cztery składziki na sam początek tej serii i zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Okej, moi drodzy, zatem przechodzimy do pierwszego składu. Pierwszy skład, Pierwszy skład przysłał Kacper i napisał w tytule tego składu brak wad. Ale czy aby na pewno brak wad, to myślę, że już na samym początku widzimy, że coś tu trzeba naprawić. A więc, moi drodzy, ja się zabieram do roboty. I widzimy się za momencik. Moi drodzy, mamy spore problemy, bo ten skład po prostu krwawi. Defensywa krwawi, defensywa nie istnieje. Musimy zatamować jak najszybciej, a więc daj Pazdana. I Pazdan ląduje na razie na środku obrony. I w tym momencie krwawienie ustało, ale trzeba jeszcze dokonać kilku zmian. Okej, moi drodzy, a teraz przejdźmy już tutaj do meritum całej sprawy. Przede wszystkim David Luiz został usunięty przeze mnie ze składu, ponadto usuwamy Pastore, a także Diego Alvesa. I co w zamian tych zawodników ja proponuję? Przede wszystkim bramka Handanović, środek obrony Miranda, a za Pastore na SP Di Maria. I teraz ten skład wygląda znacznie lepiej. Kasper, słuchajcie, miał 20 tysięcy końców na zmiany. Jego skład początkowo kosztował 22 tysiące, po moich zmianach kosztuje 31 tysięcy. Ponadto tutaj za Mirandę można jeszcze ewentualnie wstawić Thiago Silva. Tutaj wszystko zależy, słuchajcie, od tego, jak wam się będzie grało tym Thiago Silvą. Kasper, myślę, że możesz śmiało też przetestować tego Thiago Silvę, bo na pewno też ci wystarczy na taką roszadę. Także jeżeli chodzi o pierwszy skład, trzy zmiany. Przede wszystkim Handanović to na pewno będzie zmiana na duży plus. Do tego usunięcie Luiza, oj, to tutaj bez dwóch zdań też powinno ci pomóc. No i Di Maria na pewno da więcej jakości zamiast Pastore. Także to tyle, jeżeli chodzi o skład Kacpra, a my przenosimy się na kolejny składzik. Okej, moi drodzy, a my przechodzimy, słuchajcie, na skład numer 2. Już tutaj badam, jak wygląda sytuacja. No i powiem wam tak, Piotr ma 50 tysięcy na zmianę, na ulepszenie tego składu. I przy tym składzie dokonamy troszkę więcej roszad. Przede wszystkim Piotr zaznaczył, że źle mu się gra Marcelo i informem Herrery. Tutaj widzimy też Neymara czy Depaya na 5 zgrania tutaj z przodu i też coś tutaj na to zaradzimy. Przede wszystkim, co na sam początek zrobię, to sprzedam Herrerę, który jest warty 22 tysiące i Casemiro, który jest warty 60 tysięcy. Dzięki temu, słuchajcie, dostaniemy 80 tysięcy, do tego mamy 50 tysięcy od Kacpra, który powiedział, że już ma tyle na przeznaczenie budowy nowego, powiedzmy, składu na jakieś tamte zmiany, czyli razem mamy 130 tysięcy końców. No i teraz, moi drodzy, jakie zmiany zachodzą? Na atak zamiast Depaya wchodzi Aguero. Zamiast Herrery informa wchodzi Yaya Touré. Zamiast Casemiro Aymotma chyba, bo chyba powiedziałem to, w każdym razie Aymotma, Casemiro mi chodziło, wchodzi Iniesta. Na lewej obronie źle mu się grało Marcelo, więc proponuję Jordiego Albę, który naprawdę też jest niezłym defensorem, jeżeli chodzi o tą lewą stronę, naprawdę polecam. No i, moi drodzy, po tych roszadach, taka mała ciekawostka, skład Piotra kosztował 220 tysięcy, natomiast po zmianach, jakie wprowadziłem, ten skład kosztuje 200 tysięcy, a więc w tym momencie nie dość, że zaoszczędziliśmy 20 tysięcy, to do tego Piotr ma jeszcze 50 tysięcy, co daje nam razem 70 tysięcy. I co teraz? Te 70 tysięcy możemy zainwestować chociażby w kolejną wyższą wersję Iniesty Informa, albo troszkę poczekać, uzbierać sobie i postawić na wersję Record Breakera Czecha na bramce. Tutaj tak samo, jeżeli Zumą lub Mangalą nie będzie ci się grało dobrze, z tym Czechem Kościelny daje radę, także tutaj tego Kościelnego też można by było dać. Także sporo zmian, myślę, że na lepsze i powinno grać ci się o wiele lepiej. Myślę, że ten Aguero przede wszystkim z przodu zrobi więcej różnicy zamiast tego Depaya, więcej jakości w środku pola, czyli Iniesta, czy Yaya Touré, no i Jordi Alba na tej lewej obronie.
Także tyle, jeżeli chodzi o skład Piotra. Okej, teraz udajemy się na skład numer 3 od Seby. Moi drodzy, Seba napisał, że ma 20-30 tysięcy na zmiany. Do tego, no źle mu się gra Dybalą, tutaj coś nie funkcjonuje. No i potrzebuje wielu zmian. My zrobimy naprawdę sporo tych zmian, bo już wam mówię, co się dzieje. Przede wszystkim zachowamy tylko dwóch zawodników z tego pierwszego składu. I już wam mówię, co tutaj się zmienia. Przede wszystkim zacznę od obrony, od tej lewej strony. Van Aanholt wchodzi za Shawa. Van Aanholt to jest naprawdę świetny obrońca, zresztą najlepszy zawodnik w Ultimate Team, czyli Huge Gorilla, również stawia na Van Aanholta i to tylko jest potwierdzenie tego, że ten zawodnik jest absolutnie, no chyba nawet najlepszym defensorem, jeżeli chodzi o tą ligę angielską, o lewą stronę. Żeby Yaya Touré miał zgranie, to dajemy Sterlinga za Depaya. Różnica między tymi dwoma zawodnikami naprawdę jest niewielka. Każdy ma swoje plusy i każdy ma swoje minusy. Mam nadzieję, że przy tym układzie będziesz w stanie wykorzystać walory Sterlinga. Jeżeli chodzi o atak, napisałeś, że Dybalą gra ci się źle, coś tam nie funkcjonuje, prawda? Więc tutaj, tam był Dybala połączony z Pereirą, więc ten fajny link, ten sam klub, ta sama narodowość. Więc tutaj zamieniamy Lacazette'a, dajemy Lacazette'a razem z Valbueną. Dzięki temu myślę, że trochę tej jakości dostaniesz więcej, bo osobiście sam po pierwsze wolę Lacazette'a od Dybali, jeżeli chodzi o napad, do tego też wolę Valbuenę aniżeli Pereirę, więc te zmiany mogą przynieść naprawdę fajne efekty i mam nadzieję, że tak będzie. Valbuena też potrafi uderzyć z dystansu, naprawdę mały, ale wariat absolutnie. Jeżeli chodzi tutaj już o tą prawą stronę, przenosimy się. Zostawiłem tego Bale'a. Bale wiadomo, robi różnicę swoimi sztuczkami, strzałami, tempem, tak samo. No ale jest jedna zmiana, która tutaj była konieczna, a właściwie dwie. Przede wszystkim Modric za Isco. Modric daje o wiele więcej jakości niż hiszpański środkowy pomocnik Isco, dlatego tutaj polecam zdecydowanie Modricia. Też musieliśmy zrezygnować z De Marcosa. Osobiście wolę De Marcosa, no ale przy tym układzie musimy postawić Danilo na prawą obronę. No i zamiast tego, słuchaj, Martineza miałeś na środku obrony, dajemy Kościelnego, który też z Czechem będzie miał fajne połączenie. Także Mangala, Kościelny, Czech, jak najbardziej. To wygląda całkiem nieźle, sporo zmian, bo aż 9, ale mam nadzieję, że te zmiany wiele tutaj ci dadzą pozytywnego i będziesz osiągał jak najlepsze rezultaty. Twój skład kosztował 123 tysiące, ten skład kosztuje 129 tysięcy. Tak samo wszystkie ceny opieram na Xboxie One, ale to wiadomo, to rozbieżność jest taka sama, więc tutaj wszystko zostało zachowane. Na skład miałeś 20-30 tysięcy, my zmieściliśmy się właściwie w 6 tysiącach. No myślę, że ta jakość w tym składzie będzie o wiele lepsza. I na sam koniec, moi drodzy, przechodzimy do chyba najlepszego składu, jaki dostałem od was i już zobaczycie, co tam się dzieje. Ulala, moi drodzy, przechodzimy do ostatniego składu. Czy wy to widzicie, co tutaj się dzieje? No nieźle, skład przesłał nam Jasio i napisał, że mimo, że posiada taki skład, to ma do przeznaczenia jeszcze 400 tysięcy końców. No i zobaczcie sami, jest na co wydawać tak naprawdę, bo jest, są kolorowe karty, są legendy, są tocy, aimotny i tak dalej. Natomiast środek pomocy, zobaczcie. No dla mnie to jest średnio. Mając taki skład i taką pomoc, no to szału nie ma absolutnie. Isco, Pereira, Menes, Marquisio jeszcze powiedzmy ok. Także moje zmiany, jakie zaproponowałem dla Jasia, to wyglądają właśnie tak. Przede wszystkim taka moja stała zmiana: za Isco wchodzi Luka Modric, za Pereirę wchodzi Paul Pogba. Zdecydowanie też zmiana na plus i tutaj ciekawostka: SPO Hernan Crespo. I do tego teraz pytanie, dałem tutaj Benzemę, bo jest lepsze zgranie, bo tam na Griezmannie miał tą szóstkę. I to jest kwestia też dla Jasia, czy będzie ci się grało na szóstce lepiej Griezmannem, czy na dziewiątce Karimem, Benzemą, Totsem. Karty generalnie bardzo są podobne do siebie, chociaż ja naprawdę przyznam, że i tak wolę grać Griezmannem, ale może tutaj w twoim wypadku będzie tak, że ten Benzema na pełnym zgraniu da radę absolutnie. No i do tego Crespo na tym SPO, zresztą też tutaj możesz kombinować, wymieniać pozycjami tego Crespo, czy Benzema, czy Dybala tak samo. Myślę, że sporo tutaj też można zrobić. Na pewno środek pomocy został zmieniony. Na plus według mnie zdecydowanie jest ta jakość, jest ta moc.
No i jest też te 400 tysięcy końców zainwestowanych. Tutaj skład kosztował 1 800 000, teraz po zmianach kosztuje 2 miliony 200. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o te składy. Jeżeli chcecie, abym dokonał zmian w waszym składzie, to napiszcie w komentarzach wasze propozycje, ale wedle jednego schematu. Punkt pierwszy, moi drodzy, link do Foodheada. Drugi punkt, budżet. Trzeci punkt, możesz tutaj dodać, słuchajcie, możecie tutaj dodać, kim wam się gra źle, słabe punkty, może zmiana formacji i oczywiście na to też przystanę. I w kolejnym odcinku również dokonam zmian w 4, może 5 składach. Zobaczymy, jak to będzie. Kolejny odcinek na pewno pojawi się w sierpniu. Jeżeli podoba wam się ta seria i chcecie więcej odcinków, to koniecznie zostawcie kciuka w górze i zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z tymi właśnie materiałami. Moi drodzy, dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę miłego wieczoru. Trzymajcie się. No i na razie. Oh, just let me, oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me, oh. Oh, just let me, oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home.